Szanowni Państwo, dzień dobry. Jest godzina 11. Ja nazywam się Piotr Stępniak. Witam serdecznie na obradach zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki Krupp S.A. Jestem przewodniczącym Rady Nadzorczej. Są z nami pan Piotr Krupa, prezes zarządu. Jest również pan Michał Zasępa, który jest członkiem zarządu odpowiedzialnym za finanse. Są też reprezentanci Departamentu Korporacyjnego i Zgodności z firmy Krupp. Jest pani radca prawny, pan radca prawny. Jest również pani rejent, pani Sylwia Kubicka. Witamy wszystkich. Obrady zgodnie z dobrymi praktykami spółek giełdowych. Dzisiejsze obrady są nagrywane. Następnie nagranie zostanie udostępnione na stronach internetowych spółki. Gwarantuję Państwu, że bez Państwa wiedzy w żadnej mierze wizerunek żadnego z Państwa nie zostanie udostępniony. Również jest dżentelmen, który odpowiada za techniczną obsługę dzisiejszego walnego. To jest reprezentant firmy Unicom WZA. Rozumiem, że to wszystko jest jasne, nie ma pytania. Zatem, Szanowni Państwo, dzisiejsze walne zgromadzenie, zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy zostało zwołane ogłoszeniem opublikowanym w dniu 18 kwietnia bieżącego roku. Zatem stwierdzam, że walne zgromadzenie zostało powołane, zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał. Szanowni Państwo, pierwszym punktem jest wybór przewodniczącego dzisiejszego zgromadzenia. I tu chciałbym zgłosić do pełnienia tej funkcji kandydaturę pana Piotra Krupy, prezesa zarządu spółki. I pytanie, czy ktoś z Państwa chciałby zgłosić innego kandydata, czy też kandydatkę. Skoro nie widzę, zatem pytanie do pana prezesa. Czy wyraża pan zgodę na kandydowanie? Tak, zgadzam się. A zatem, szanowni państwo, przystępujemy do głosowania. Głosowanie ma charakter tajny i oczywiście będzie odbywało się przy użyciu owego sprzętu elektronicznego. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam zakończenie głosowania. Za chwilę po otrzymaniu wyników to, co Państwo widzicie. Dziękuję bardzo. Ogłaszam wyniki głosowania na przewodniczącego walnego zgromadzenia. Na kandydaturę pana Piotra Krupy oddano 10 776 306 akcji, stanowiących 57,49 kapitału zakładowego. Nie było głosów przeciw, nie było głosów wstrzymujących się, a zatem pan Piotr Krupa obejmie przewodnictwo dzisiejszego walnego zgromadzenia akcjonariuszy, a zatem oddaję głos. Dziękuję. Dziękuję za powierzenie funkcji. Podpisuję listę obecności. Lista jest pozostawiona oczywiście do wglądu dla wszystkich zarejestrowanych. Stwierdzam jednocześnie, że walne zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych i statutu spółki. Ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia zostało zamieszczone na stronie internetowej spółki w dniu 18 kwietnia 2017 roku i było utrzymywane do dnia odbycia zgromadzenia. Treść ogłoszenia spełnia wymogi artykułu 402 ze znaczkiem 2 kodeksu spółek handlowych. Raport bieżący zawierający treść ogłoszenia spółka przesłała 18 kwietnia bieżącego roku. Treść wszystkich projektów uchwał jest dostępna na wręczonych Państwu tabletach, a odczytanie treści uchwał nastąpi na wyraźne Państwa życzenie. Na dzisiejszych obradach reprezentowany jest kapitał zakładowy w ilości 10 776 306 akcji.
Przechodzimy do punktu 4 porządku obrad, czyli uchwalenia porządku obrad. Informuję, że żaden z akcjonariuszy nie zgłosił w ustawowym terminie, to jest do 24 kwietnia bieżącego roku, żądania umieszczenia innych spraw porządku obrad. Treść uchwały wyświetla się na Państwa tabletach i zarządzam głosowanie. Głosowanie jest tajne. Jest jawne, przepraszam. Proszę o zliczenie głosów. Dziękuję bardzo. Za przyjęciem uchwały oddano 10 776 306 głosów. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu 5 porządku obrad, jakim jest prezentacja przez zarząd wyników finansowych spółki. Niniejszy punkt porządku obrad reprezentowany jest zgodnie z zasadami dobrych praktyk spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych i poproszę o członka zarządu do spraw finansów, pana Michała Sasępę, o zabranie głosu. Dziękuję. Poproszę o wyświetlenie prezentacji wyników. Proszę Państwa, ta prezentacja traktuje o wynikach za rok 2016, jak również za pierwszy kwartał roku 17. Proszę Państwa, w 2016 roku KRUK zanotował najwyższe w swojej historii wyniki finansowe. Zysk netto wzrósł do blisko 249 milionów złotych. To jest 22% wzrost rok do roku. Ten wzrost był możliwy dzięki temu, że istotnie rosły spłaty z portfeli wierzytelności zakupionych przez KRUK w przeszłości. Te spłaty rosły również w tempie wysokim, około 20% rok do roku i wyniosły ponad 990 milionów złotych. Był to też rok rekordowy dla spółki, jeśli chodzi o inwestycje w nowe portfele. W roku 2016 spółka zainwestowała ponad 1 280 milionów złotych, blisko 100 portfeli na rynkach, na których działa. W tym były dwie bardzo duże transakcje, z których jesteśmy szczególnie zadowoleni. Akwizycja aktywa grupy Presco w Polsce i również zakup dużego portfela od grupy Eurobank w Rumunii, zakup, który zrealizowaliśmy we współpracy z Bankiem Światowym. Rok 16 to również rok dynamicznego rozwoju geograficznego spółki. W roku 16 spółka rozszerzała swoją działalność na rynku włoskim i hiszpańskim, kupując tam dwa podmioty serwisowe i te transakcje wykonaliśmy w drugiej połowie roku. W prezentacji wyników rocznych i raporcie poinformowaliśmy akcjonariuszy o tym, że zaktualizowaliśmy swoją strategię. Ta strategia zakłada, że w przyszłości spółka będzie planowała rozwój biznesu tak, aby uzyskać przynajmniej średnioroczny wzrost na poziomie 15% wzrostu zysku na akcję i tak, aby utrzymywać wskaźnik przynajmniej 20% zwrotu na kapitale własnym. W roku 16, w czwartym kwartale, spółka zrealizowała sukcesem podwyższenie kapitału na kwotę 212 milionów złotych. W tym roku, czyli na początku 17, cały czas mamy bardzo dobry dostęp do finansowania dłużnego. Oczywiście bilans spółki jest silniejszy ze względu na przeprowadzone podwyższenie kapitału. No i też jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że akcjonariusze doceniali rozwój spółki i cena za akcję spółki istotnie wzrosła, osiągając kapitalizację już w tym roku ponad 5 miliardów złotych. A KRUK w roku 2016 awansował do indeksu WIG30 i stał się 14. najbardziej płynną spółką giełdową na giełdzie polskiej. Na tym slajdzie, jeżeli Państwo jesteście w stanie to zobaczyć, widzicie Państwo po prawej stronie rozwój spółki od roku 2010. Jak widzicie Państwo, no jest to szybki i stabilny wzrost. Spółka, która jeszcze w 2010 roku notowała 36 milionów zysków, zwiększyła te zyski wielokrotnie do prawie 250 milionów w roku 2016.
Tak jak powiedziałem, powiem tutaj też kilka słów o pierwszym kwartale. Pierwszy kwartał był bardzo dobry. Był rekordowy, jeśli chodzi o poziom zysku netto zrealizowanego. 80 milionów złotych to jest najwyższy wynik kwartalny, jaki ta spółka miała. Jest to wynik osiągnięty przy stabilnym, mocnym bilansie. Poziom zadłużenia do kapitału własnego jest cały czas na relatywnie niskim poziomie 1,1 razy. W pierwszym kwartale spółka notowała cały czas bardzo dobre spłaty z portfela, zakupionych portfeli. One wyniosły blisko 310 milionów złotych. Zainwestowaliśmy ponad 200 milionów złotych w nowe portfele. To jest dobry wynik jak na pierwszy kwartał. I większość inwestycji zdecydowana w tym pierwszym kwartale to już były inwestycje poza rynkiem polskim. Podobnie jeśli chodzi o spłatę od osób zadłużonych, pierwszy kwartał 2017 roku jest pierwszym, w którym większość spłat naszych portfeli już wchodziła poza Polskę. Czyli w naturalny sposób przesuwa się ten ciężar nasz na zagranicę. Polska jest jednym, ale tylko jednym, najważniejszym, ale tylko jednym z siedmiu rynków, na których działamy. Po tak dobrych wynikach, chociaż cały czas przy sytuacji, w której jesteśmy w stanie reinwestować z dobrym oczekiwaniem zwrotem pieniądze zarobione, zarząd zarekomendował walnemu wypłaty dywidendy w wysokości 2 zł na akcję. Proszę Państwa, to jest podsumowanie wyników 2016 roku, pierwszego kwartału. Czy Państwo macie pytania? Jeśli nie ma pytań, dziękuję bardzo panu Michałowi. Przechodzimy zatem do punktu 6 porządku obrad. To jest rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej KRUK S.A. za 2016 rok oraz sprawozdania z oceny wniosku zarządu KRUK S.A. dotyczącego podziału zysku netto spółki KRUK S.A. za rok 2016 oraz oceny rekomendacji wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy spółki. Sprawozdanie za 2016 rok zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 3 przez 2017 z dnia 27 lutego bieżącego roku oraz opublikowane na stronie internetowej spółki. Z kolei ocena wniosku zarządu KRUK S.A. dotyczącego podziału zysku netto spółki za rok 2016 oraz ocena rekomendacji wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy spółki. Rada Nadzorcza przyjęła uchwałę nr 18 przez 2017, o czym spółka poinformowała raportem bieżącym nr 15/2017 z dnia 29 marca bieżącego roku. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania i chciałby zabrać głos w tej sprawie? Dziękuję bardzo. Przechodzimy zatem do punktu 7 porządku obrad. To jest rozpatrzenie sprawozdania zarządu KRUK S.A. z działalności spółki KRUK S.A. za 2016 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. Czy są jakieś pytania w tej sprawie? Jeżeli nie, to zarządzam głosowanie nad uchwałą. Głosowanie jest jawne. Proszę o zliczenie głosów. Dziękuję bardzo. Zatem za przyjęciem uchwały oddano 10 754 070 głosów. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu 8 porządku obrad. To jest rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki KRUK S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. Czy są jakieś pytania? Zatem zarządzam głosowanie. Głosowanie jest jawne. Proszę o zliczenie głosów. Dziękuję bardzo. Za przyjęciem uchwały głosowało 10 768 409 głosów. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu 9 porządku obrad. To jest rozpatrzenie wniosku zarządu spółki dotyczącego podziału zysku netto spółki KRUK S.A. za rok 2016 oraz rekomendacji zarządu wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy spółki oraz podjęcie uchwały w tej sprawie. Zysk netto spółki za rok 2016 wyniósł 4 212
86,30 zł. Uchwałą numer 153/2017 z dnia 28 marca bieżącego roku zarząd zawnioskował o przeznaczenie wyżej wymienionego zysku netto w całości na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki. Zarząd rekomenduje walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki w wysokości 2 zł na akcję. Wypłata nastąpi z zysku netto za rok 2016 powiększonego o kwotę 33 276 345 zł 70 groszy, stanowiącą kwotę przeniesioną z utworzonego z zysków kapitału zapasowego. Wniosek zarządu wraz z rekomendacją został pozytywnie oceniony przez Radę Nadzorczą w uchwale nr 18/2017. Zarząd wnioskuje ustalenie dnia dywidendy, to jest dnia, według którego ustala się liczbę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy, na dzień 29 czerwca bieżącego roku, zaś dnia wypłaty dywidendy na dzień 5 lipca 2017 roku. Zarządzam głosowanie nad projektem uchwały. Głosowanie jest jawne. Zarządzam liczenie głosów. Dziękuję. Za przyjęciem uchwały oddano 10 768 409 głosów. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu 10 porządku obrad. To jest rozpatrzenie sprawozdania zarządu Kruk S.A. z działalności grupy kapitałowej za rok 2016 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. Czy są pytania? Skoro nie ma pytań, zarządzam głosowanie. Głosowanie jest jawne. Dziękuję. Za przyjęciem uchwały oddano 10 746 173 głosy. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu 11 porządku obrad. To jest rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. Czy są jakieś pytania w tej sprawie? Skoro nie ma pytań, zarządzam głosowanie. Głosowanie jest jawne. Proszę o zliczenie głosów. Dziękuję bardzo. Za przyjęciem uchwały oddano 10 746 173 głosy. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu 12a porządku obrad, czyli podjęcia uchwały w sprawie udzielenia członkom zarządu spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016 prezesowi zarządu KRUK S.A. Piotrowi Krupie. Zgodnie z artykułem 413 Kodeksu Spółek Handlowych w głosowaniu nie bierze udział akcjonariusz Piotr Krupa. Zarządzam głosowanie. Głosowanie jest tajne. To proszę o zliczenie głosów. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że za przyjęciem uchwały oddano 8 765 432 głosy. Uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2016 członkowi zarządu do spraw zarządzania wierzytelnościami pani Agnieszce Kulton. Zgodnie z artykułem 413 Kodeksu Spółek Handlowych w głosowaniu nie bierze udział pełnomocnik akcjonariusza Agnieszki Kulton. Zarządzam głosowanie. Głosowanie jest tajne. Proszę o zliczenie głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 10 665 273 głosy. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2016 członkowi zarządu do spraw transakcji strategicznych i relacji z klientami pani Urszuli Okarma. W głosowaniu nie bierze udział pełnomocnik akcjonariusza Urszuli Okarma.
Zarządzam głosowanie. Głosowanie jest tajne. Proszę o zliczenie głosów. Dziękuję bardzo. Za przyjęciem uchwały oddano 10 630 923 głosy. Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków w 2016 roku członkowi zarządu do spraw marketingu, PR i zasobów ludzkich pani Iwonie Słomskiej. W głosowaniu nie bierze udziału pełnomocnik akcjonariusza Iwony Słomskiej. Zarządzam głosowanie. Głosowanie jest tajne. Proszę o zliczenie głosów. Dziękuję bardzo. Za przyjęciem uchwały oddano 10 680 195 głosów. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2016 członkowi zarządu do spraw finansów panu Michałowi Zasępie. W głosowaniu nie bierze udział akcjonariusz Michał Zasępa. Zarządzam głosowanie. Głosowanie jest tajne. Proszę o zliczenie głosów. Dziękuję bardzo. Za przyjęciem uchwały oddano 10 688 840 głosów. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu 12b porządku obrad. To jest podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016 członkom Rady Nadzorczej spółki. Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2016 panu Piotrowi Stępniakowi, przewodniczącemu Rady Nadzorczej. Zarządzam głosowanie. Głosowanie jest tajne. Proszę o zliczenie głosów. Dziękuję bardzo. Za przyjęciem uchwały głosowało 10 721 273 głosy. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2016 członkowi Rady Nadzorczej pani Katarzynie Bełch. Zarządzam głosowanie. Głosowanie jest tajne. I proszę o zliczenie głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 10 721 273 głosy. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2016 członkowi Rady Nadzorczej panu Tomaszowi Bieskę. Zarządzam głosowanie. Głosowanie jest tajne. I proszę o zliczenie głosów. Dziękuję bardzo. Za przyjęciem uchwały oddano 10 721 273 głosy. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2016 członkowi Rady Nadzorczej panu Arkadiuszowi Jastrzębskiemu. Zarządzam głosowanie. Głosowanie jest tajne. Proszę o zliczenie głosów. Dziękuję bardzo. Za przyjęciem uchwały oddano 10 721 273 głosy. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2016 członkowi Rady Nadzorczej panu Krzysztofowi Kawalcowi. Zarządzam głosowanie. Głosowanie jest tajne. I proszę o zliczenie głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 10 721 273 głosy. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2016 członkowi Rady Nadzorczej panu Robertowi Końskiemu. Zarządzam głosowanie. Głosowanie jest tajne. Dziękuję bardzo. Za przyjęciem uchwały oddano 10 721 273 głosy. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2016 członkowi Rady Nadzorczej panu Józefowi Pancerowi. Zarządzam głosowanie. Głosowanie jest tajne. Proszę o zliczenie głosów. Dziękuję bardzo.
Za przyjęciem uchwały oddano 10 721 273 głosy. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Szanowni Państwo, głosowanie nad udzieleniem absolutorium członkom zarządu oraz Rady Nadzorczej było ostatnim punktem porządku obrad dzisiejszego walnego zgromadzenia Kruk Spółki Akcyjnej. Tym samym stwierdzam wyczerpanie porządku obrad i zamykam obrady. Wszystkim Państwu serdecznie dziękuję za przybycie. Dziękujemy.